Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, 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 witam was w kolejnym odcinku z Trollowanka. Jest ze mną Wełtes. I jestem. U mnie to jest w niedzielę, a u ciebie kiedy odcinek z Trollowanka? A zobaczymy, zobaczymy. Jeśli będzie trollowanie, to w sobotę było. Jeśli będzie, to było w sobotę. Tak, tak, bo to wiecie, tak to bywa. Taka, taka incepcja. O, to już wielokrotnie powtarzałem to hasełko. Dobra, no to co, do kogo lecimy? Do kogo chcemy. Do kogo chcemy? Zrobiłem clickbaita tytuł, znaczy to clickbait. No, po części, prawda, nie? Na moje piątkowe party. I właśnie Hunter skomentował odnośnie tytułu. A co, jak sklikbaitowałeś? No bo nagrywaliśmy razem to party. No tak. I w pierwszej rundzie na infekcji ja byłem zombiakiem od początku. Aha. Później Huntera ktoś tam zaraził i ciebie tam goniliśmy, no nie? No. I nazwałem odcinek Pobiliśmy Purposa. Aha. No bo tam się w końcu złapałem, nie? I no, Hunter teraz skomentował, a jak? Dostał w ciry. No co za Hunter paskudny, no. Okropny człowiek z tego Huntera, wiecie? To jest normalnie, to jest zły człowiek, ja wam to mówię. Dobra. Heśki, heheśki. Pumbi. Pumbi jest na tym. Nie, no to już byłby stary troll, gdybyśmy mu zrobili tego. Nie. To już nawet nie troll. Dobra. Fajerek, nie Fire, tylko Fire Warrior. Niech będzie Fire Warrior wylosowany. Dobra, co by mu tutaj machnąć? Generalnie ostatnio mamy taki problem, że tych odcinków z trollowania razem, plus te, które kiedyś tam zniknęły z kanału, to już jest z 200. I naprawdę jest ciężko coś nowego wymyślić, więc ja liczę ciągle na was, że wreszcie ktoś mi napisze takiego trolla, takiego o! Nie? I to wtedy będzie coś fajnego. Wiesz co? No uciekł. No właśnie widzę, a chciałem mu właśnie podmienić kwiatki. No ale w zasadzie to... A co? Znajdzie sobie inne. Troll na nieobecnego. Tak, dokładnie. Nieobecni nie mają głosu, także masz pomarańczowe kwiatki zamiast... Michu GP, bo tak biorę z czatu, bo przynajmniej wiem, że coś robią. O, tu się leją. A, i to Pombi akurat. Czekaj. A, zabił go, no co za... Chciałem mu zabrać miecz. Ty, co za kruwa w ogóle, ty patrz na to. Jaka kruwa. Co by mu temu Pombiemu zrobić, bo... Powiem ci, on jest na spawnie teraz, wiesz? Chyba. Nie jest na spawnie. Nie, bo to jest. Aha, bo to jest spawn, no tak, bo to jest linia. Nie, to nie jest linia spawnu, to jest po prostu jakaś linia taka. Ktoś sobie oznaczył. O, czekaj. Dobra, i gdzie jest ten Pumbi teraz? Gdzie on polas? No, uciekł. Kurde, no, no trolują nas znowu. Co za ludki, no. A już był. A miało być tak pięknie. Ty, a czemu ten creeper właśnie ty? Ale wiesz co, kurde, no nie da się zrobić, żeby on wybuchnął. Mm-mm. Ale byłoby śmiesznie. Dobra, no to lecimy. No, na pewno. O, Wertes nowy odcinek dodał. No to lecimy do pana Oremexa. Skoro Wertes dodał nowy odcinek, no to Wertes cię teraz troluje i będziesz na te... dwa razy na odcinku, słuchaj. Znaczy nie, no raz na odcinku, ale teraz będzie z tobą odcinek. Wiesz co? Bo generalnie liście mają to do siebie. Replacen R20 18 na 1, że one znikają jak nie mają. Co tu się właściwie odwaliło? Zniknęły z drzew, a nie z tego. A dlaczego stąd nie zniknęły? Co tu się. Co tu się odwala, ty zobacz to? Że to jest. Czekaj. Nie wiem. O, Natka też pisze o twoim tytule, właśnie. O, pobiliśmy Purposa Minecraft Party. No popatrz. Mogłeś nie dodawać tego Minecraft Party w tytule, to by było jeszcze lepiej. No, o Remeksie. Asteryzmie? Sama Bosexie? No chyba nie ogarnia. Nie, on w ogóle nie ogarnia czaczy, nie? Dobra, to czekaj. Znicz dla Purposa sobie... napisał na czacie. Znicz, powiadasz? Dobrze. Dla Purposa? Dobrze, ja ci dam znicz. Ja ci dam znicz. Będziesz miał znicza. On w ogóle, ty zero ogarnięcia, co jest grane, co jest pięć w ogóle. Gdzie on... O, ty, on tyłem teraz idzie i dalej nie widzi tego okna. To się zdziwił właśnie. O, masakra w ogóle.
No, on wie, że jest trollowany, czy nie? A bo ja wiem. No bo pamiętacie, jaki jest nowy wzór tego, że się jest trollowanym? Taki jest to wzór. To w miejscu, w miejscu, w miejscu. No tak, no to jeden tam ciul, no już... Nie, on nie ogarnia, kompletnie. Nie, nie, nie. No i fajnie. Dobra, ja bym jeszcze do tej Natki poszedł, bo ona też pisała o tobie, więc... Okej, okay, to tepaj tam. Natka. Natka sałatka. Jestem ogórek i mam fajny garniturek. Jestem marakuja i... Nie wiem, co wymyślić. Już mówiłem ten żarcik, ale to całkiem zabawny żarcik. Czemu żeś go zalał... Ją... Go, bo brodę ma ta Natka, no! Po prostu wylało wodę. Hello. Kurde, możecie sobie zmienić skina, już przecież jest taka możliwość za włosy z brody Merlina i była promocja całkiem niedawno, happy hour. Może niedługo będzie kolejna, kto wie? A może nie będzie już w ogóle? Kto wie? O tego nikt ja nie wie. Wiem. Ty nie ja wiesz? Ja nie wiem. Ty nie wiesz? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Czy uznajemy? To tak, to uznajemy to chyba, bo tutaj tak to było tak, tak robiła i to mhm. chyba wie, że była trollowana. Kurde, przewrażliwieni ludzie tu grają. No powiem ci, że strasznie. Ale generalnie każdy ladżek i ci ludzie od razu... Tak. No następna, która ma taki syf w Enderchestie, że nie ma gdzie wsadzić w ogóle tego. O jest, wie co robi. Wie dziewczyna co robi. Co prawda to tylko woda spłynęła, no ale dobra, no nieważne. Wiesz co, bo skoro tutaj... nie chce się bawić dłużej, to idziemy dalej. Bo Piotrek Snajper tutaj, patrzcie, kopie. Ty, i on tak... Bubany. Ale patrz, on tak chamsko wykręcił. No właśnie tutaj. Widzę, że... To mi się nie podoba. No, powiem ci, że no. Aż taki snajper z ciebie? Tak, tak celuję. Pex user Piotrek Snajper. Nowy. O, Open kurde. Inventory Piotrek Snajper. Już ma 10 diaksów, żelazny kill-off i jest nowy. Śmierdzisz mi, panie Piotrek. Przepraszam najmocniej, bo nie wiem, nie wąchałem cię nigdy, ale śmierdzisz mi, panie Piotrek. Nie wiem, to jak właśnie to... GM3 zobacz, jaki on sobie tunelik robił. Najpierw w dół, później tak po kolei. No tak, widzę, właśnie taki typowo X-rayowski. Także sprawdźmy, czy nie będzie konfigurował haksów. No dobra. Panie Piotrku. Pan się nie boi. Diamentowa siekierka. Wyrzucił diamentową siekierę? Nie, ale zrobił sobie w podziemie. Aha. No dobrze. To tutaj jak najbardziej. O, w mordę. Patrz, idzie pod jaksy. Idzie pod jaksy. Czekaj. Nie tyle co diaksy, ale on ma chyba jeszcze takiego cheata, który mu zmienia automatycznie. Nie. Narzędzie do bloczku, który kopie akurat. Bo idolo mu zmieniło i odmieniło, jak mu się inny bloczek pojawił. I w ogóle to trochę za szybko kopie, nie sądzisz? Mhm, no jak na zwykły idzie kill off, nie, idzie to gieban, to gieban. Nie. Kop chłopak. Kop chłopaku. Co? Adventure? Kop chłopaku. Tak, ja tam nie widzę problemu, baw się, no także... wiesz co? Ups. Ja bym go zostawił, wyszedł z serwera, dobra. Ciekaw jestem, czy mu GM2 zostanie, jak wróci na serwer, bo on pewnie zaraz będzie próbował wejść. Wiesz co, bo ja bym go zostawił na koniec odcinka, żeby dać mu bana pod tytułem dalej nie może, dalej strulowany nie może X-ray. Ojejku, jak nam przykro. Upsi. Jak nam przykro, że pan nie może kopać. Będziemy go żałować. Tak, ale to mówię, na koniec odcinka damy mu giebana pod tytułem strollowany X-ray. Okej. Wiesz co, skoczmy do YOLO. Dobra. Panie Bartku, pan się nie boi. Z panem całym sejmurem stoi. Co by mu tu? Bo tak, kurde, najgorzej, że on, jak ktoś nic nie robi, to takie, to taka lipka trochę, nie? Bo... Mm. Ale w zasadzie można byłoby mu... wiem, co mu zrobimy. Okej. Okay. YOLO. Matko Bosko, jaki on ma syf w tym ekwipunku. Gdzie on jest? Biega ja tutaj dookoła. Czy on trzyma w tym momencie kotletasa w łapie? To w lewej łapie. Ja bym mu tak... Co jest? Aha, bo na GM3 nie mogę. To jest czas. Bang, 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 bang. Trochę mu zrobiłem syf w łapie. No. I co? Czy ogarnie? No i? No. Jakakolwiek reakcja? Cokolwiek?
Nie? Czekaj, ja znam na to sposób. No nie, rób mu tego, no to pomocnik. Na... No dobra, spal go. FN plus H i on jeszcze pisał. On pomagał właśnie ten... No, taki ze mnie pomocnik pomocników. Pomocnik pomocników? Dobra, wie co robić. Open Ender YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Wry. Wry, dobra, niech ci będzie, że wry. Czekaj, ja mam jeszcze tego Piotrka Snajpera. Czy on tu ciągle na tym serwerze siedzi, człowieku, i kombinuje jak koń pod górę. On nawet RTP-a już nie może chyba. No nic nie może. Czekaj, teraz zrobimy tak. Gieban Piotrek Snajper spóźniony, lecz nie... Słuchaj, teraz wyjdę z pałki. Nie mniej razem, czy... Wyszedł z serwera, wyszedł z serwera. Dobra, no to nieważne. Spóźniony, lecz nie mniej. Uh-huh. Nie pamiętam, czy nie mniej w tej przypadku się pisze razem, czy osobno od tego czytania internetu. Ostatnio zgłupiałem z tą z ortografią. Spóźniony, lecz nie mniej serdeczny banik za cheatowanie nie tylko X-Ray na cudownym odcinku z trollowania z Vertezem. An error related database occurred, please check the log. Co? Coś ty żeś zrobił. Cały serwer nie wie. Znowu zepsułeś serwer. Znowu zepsułem serwer? Dobra, to tak. Damy mu zwykłego bana na razie. A potem G-bana się dostanie. Na cudo. O, na cudo. Za długi powód. No, to trudno. No nic, dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Zasuwajcie do Verteza, jego link w kanału macie w opisie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.